Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku WoWa z Nefrenem. Zapraszam. A więc tak, wiele osób pytało mnie o ten tajemniczy addon, którego używam, który widać podczas walki. Zaraz pokażę, o co chodzi. To jest mianowicie ten pasek tutaj. To się nazywa Hunter's Bar. I on ma takich tak naprawdę kilka bardzo, bardzo przydatnych funkcji, które przydają się podczas walki. Pierwsza podstawowa to jest taka, że widzimy tutaj poziom fokusa. No ktoś powie, że tutaj również mogę sobie zobaczyć u siebie na postaci tu w tym miejscu. Ale tak naprawdę, jeżeli mam go tutaj przy postaci, jeżeli walczę z bossem, muszę unikać różnych umiejętności, prawda, jego, których używa na rajdzie, szczególnie to jest przydatne. To, że tak powiem, mam cały czas to na oku, nie muszę gdzieś tam sięgać wzrokiem nawet na chwilkę w bok. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga to jest taka, że właśnie ten fokus dobrze można kontrolować. Jak widzę, że dochodzę do dużej ilości, mogę szybko użyć mocniejszej umiejętności. No to jest ważne, zwłaszcza teraz, że w tym nowym secie pierwszy bonus zwiększa nam podwójnie ilość fokusa, którą mamy ze Steady Shota, czyli to również pomaga to kontrolować. Druga bardzo fajna rzecz to jest taka, akurat w Marksmanshipie mamy taki fajny talent, się nazywa Ready Set Aim. Jest szansa przy każdym Steady Shocie, że właśnie zacznie się to stakować. I teraz na dole pojawi nam się tutaj taki fajny paseczek. I teraz za każdego Steady Shota, który zaskoczy do tego talentu, ten pasek się będzie ładował. Dochodzimy do 5, tak? Tutaj jak widać jest 3 staki, 4. I tak samo tutaj to jest widoczne, bardzo dobrze. I jak dochodzimy do 5, mamy właśnie tego aimed shota przez kilka sekund. Możemy go puścić, który nas nie kosztuje żadnego fokusa i jest dodatkowo jeszcze wtedy instant castem, czyli nie jest castowany. To jest bardzo fajne. Tak naprawdę w ciągu walki no, dużo się z tego obrażeń ma. Tutaj nie będę się skupiał na mojej rotacji, bo ja akurat gram w Marksmanshipie, niektórzy grają w Survivalu, niektórzy w Beastmastery, to jest w tym momencie nieistotne. Jakie są jeszcze tutaj ważne rzeczy na tym paseczku? Tutaj nam to pokazuje aktualną ilość z tej strony, aktualną ilość życia bossa. No akurat manekinowi nie odchodzi więcej niż 99%, więc tu się nic nie zmieni. Tutaj mamy akurat aktualny cast, umiejętność, której używamy, czas do rzucenia. Jak widać, to jest akurat autoatak w tym momencie. O, i dokładnie kiedy dochodzi do zera, jest wystrzał, tak, z pistoletu. Kolejna ciekawa rzecz, rzucam umiejętność na przeciwnika, która ma jakiś tam czas trwania, tak, czyli te tak zwane doty, czyli damage over time. Rzuciłem teraz Serpent Stinga i to mi również dobrze pokazuje, ile jeszcze tego Serpent Stinga zostało. A jak wiadomo, Serpent Stinga można tutaj w Marksmanshipie odnowić Chimera Shotem, więc nie robimy tego wcześniej, tylko akurat no, gdzieś tam pod koniec, tak, żeby nie marnować tego casta w nieodpowiednim momencie. I dodatkowo jeszcze jest coś takiego, również to pokazuje te różne takie, że tak powiem, czasowe te buffy we wszystkich specach. Ja akurat jestem w Marksmanshipie. Tutaj mamy jeszcze coś takiego, że jak Steady Shoty użyjemy dwa pod rząd, o proszę bardzo, i wtedy dostajemy takiego buffka Improved Steady Shot, gdzie mamy prędkość ataku o 15% zwiększoną i również nam to pokazuje, dlatego to jest właśnie ważne w rotacji, żeby tego pilnować, żeby Steady Shoty zawsze szły parami, tak? I potem szybko fokusa zjeżdżamy. I tak, to jest część tylko tak naprawdę rzeczy, które na ten pasek udostępnia. Kolejna właśnie ważna rzecz to są takie przypomnienia. Tutaj jak widzimy, mam ikonkę Hunter's Marka. I to mi przypomina w tym momencie, że na tym przeciwniku tego nie ma. Warto to rzucić, teraz właśnie zniknęło, rzuciłem, ponieważ to nam daje 1772 dokładnie tutaj w moim przypadku Range Attack Power. To jest dość sporo, jeżeli jeszcze walczymy z bossem, no, z którym walka trwa na przykład 10 minut czy 15 nawet, jak to z Deathwingiem jest prawie, no to w skali tak długiej walki te obrażenia znacznie wzrosną. To będzie dodatkowo jakiś tam milion około, czy coś w tych okolicach. I kolejna jeszcze bardzo, bardzo przydatna rzecz, to jest taki szybki misdirect. Oczywiście to ktoś sobie może tam makro napisać czy coś, ja bardzo lubię właśnie korzystać z tego, który tutaj mamy. Czyli jeżeli mam tanka w rajdzie, czy nawet mojego peta, wystarczy teraz, że kliknę standardowo na nim prawym klawiszem i rzucam misdirecta. Tak? Czyli na początku walki, no wtedy kiedy Hunter tak naprawdę bije najmocniej, bo tu w każdym specu się w sumie bierze ten talent, że przez pierwsze 90%, znaczy pierwsze 10% życia bossa, mamy zwiększoną szansę na kryta, tak? To jest to careful aim o 60%, czyli no to jest praktycznie kryt za krytem. Wtedy łatwo tanka przeagrować na początku, więc jak rzucimy z directa, prawda, no to możemy to kontrolować. Pokażę może jeszcze tutaj, bo to są wszystko tak naprawdę takie ustawienia tutaj standardowe. Można sobie coś tam pozmieniać, możemy komunikaty, właśnie tutaj na przykład coś takiego mam, że jak rzucamy z directa, pokazuje danej osobie, że właśnie jest na niej z direct. To jest dobre, jeżeli mamy tanka. I na przykład ja czego nie lubię, jak tank zaczyna pulować bossa siedząc na mauncie, tak często robię, żeby do niego szybko podbiec
I wtedy właśnie nie da się mi z Directa rzucić i wtedy ta osoba dostaje komunikat, że nie da się właśnie rzucić na nim z Directa, ponieważ używa w tym momencie mounta. To też tą osobę, że tak powiem, przywraca do porządku. I tak, jakie tutaj mamy takie konkretne opcje w tym addonie? Możemy sobie zmienić pozycję tego paska, oczywiście poprzesuwać i tak dalej. No tu jest tego dość dużo, to właśnie jeszcze mamy dodatkowo, możemy sobie włączyć, znaczy to jest akurat włączone, nie wiem dlaczego tutaj zawsze to jest odznaczone, ale jest włączone. Jak mieliśmy ten alarm, prawda, że był Hunter's Mark, jest tak samo w przypadku Tranquilizing Shot, to jest tutaj ta umiejętność, która może nam zdjąć jakiś efekt Enrage'a albo Magic Effect. Czyli krótko mówiąc, jeżeli boss sobie rzuca jakieś leczenie, czy coś w tym stylu, to może to zdispelować. I to właśnie nam o tym mówi, też pojawia się tutaj taka fajna ikonka na górze, która nam o tym będzie mówiła. To jest wszystko na tych standardowych, na tych, że tak powiem, default settings, tak? Czyli tutaj nic nie trzeba zmieniać. Możemy sobie zmienić wygląd tego, czcionkę, poprzesuwać to wszystko, jaką mają mieć właśnie te ikonki właśnie od Hunter's Marka, czy tam Tranquilizing Shot, jaką mają mieć wielkość. Tutaj jeszcze mamy Crowd Control Icon Size. To jest też bardzo fajna rzecz. W przypadku na przykład walki w jakichś dungeonach czy tam podobnych rzeczach, gdzie mamy bardzo dużo potworów i przed walką je sobie chcemy jakoś wykluczyć, tak? Czyli albo właśnie użyć pułapki, albo czegoś. I rzucając wtedy pułapkę, tak? Freezing Trapa na jakiegoś przeciwnika, to ja akurat nie pokażę na NPC-u, będziemy mieli na tym Hunter's Barze, tak samo, o właśnie, teraz to widać fajnie, to jest akurat cooldown, ale będzie pokazywało ile ta pułapka trwa, tak? Do cooldowna 20 sekund, a tutaj będzie na górze wtedy pasek trwania. Czyli też bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie zakapimy się, zawsze zdążymy pułapkę rzucić jeszcze raz przed upływem czasu, zanim ona się skończy. Również przydatna rzecz. Co tutaj dalej mamy? No to fonty, prawda, czcionki, tam kolory możemy sobie różne tam rzeczy poustawiać. Tutaj akurat takie dokładne już w Beastmaster czy Marksmanshipie rzeczy możemy dostosować. Takie charakterystyczne dla tych speców. Jak to ma wyglądać i tak dalej, czy ma pokazywać właśnie długość pławka i temu podobne rzeczy. Mentpeta pokazuje, to też tego nie pokazałem. To jeszcze raz wchodzimy w walkę. Muszę uderzyć, żeby się pasek pojawił. I teraz tak, Rapid Fire pokazuje. Jeszcze raz zrobię tego buffka od celi shotów. Również pokazuje, bardzo fajnie. Zrzucam mentpeta, czyli leczenie peta. Również pokazuje. Wszystko mamy w jednym miejscu naprawdę czytelnie pod kontrolą. Dobra, idziemy znowu w opcję. Co tam dalej mamy jeszcze? No to tutaj opcje odnośnie mnie directa, komu mam pokazywać, czyli czy ma na kanale rajdowym, czy do tej osoby konkretnej, na którą rzucamy, żeby to wszystko wysyłało i temu podobne rzeczy. Tu jakieś tam możemy sobie dodać, skustomować różne rzeczy. I co tu było, pamiętam jeszcze ważne w tym. Nie, no tak naprawdę jest wszystko z grubsza omówione. No mówię, można tak naprawdę używać tego na tych default settings, bo no mamy wszystko pod ręką, tak? Mamy pod tym prawym klawiszem jest Directa, tam ewentualnie, mówię, można te powiadomienia poustawiać, komu to ma wysyłać. Ale jak widać, jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz, taki pasek jednak. Niby dużo nie daje, wszystko możemy mieć, tutaj się patrzy tak na bossie, ile te umiejętności trwają, ale jednak tutaj jest to, mówię, w jednym miejscu, co jest bardzo, bardzo przydatne w trakcie walk takich, gdzie na przykład dużo rzeczy naprawdę trzeba mieć na oku. Ja pamiętam, taką walką była walka z Ragnarosem, gdzie tam jednak no ma tych kilka ataków jednocześnie, czy to musimy unikać tych fal ognistych, czy tam te pułapki są w międzyczasie, czy jeszcze ogień pod nogami i musimy na pewno na to wszystko patrzeć, a dodatkowo wtedy właśnie nie musimy, że tak powiem, gdzieś nie wiadomo gdzie wzrokiem sięgać, mamy wszystko pod postacią, wszystko na oku. No to by było tyle, jeżeli chodzi o ten Hunter's Bar. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobają moje filmiki, subskrybujcie, komentujcie, klikajcie like. Do usłyszenia. Cześć.